Lewica planuje zastąpienie składki zdrowotnej podatkiem zdrowotnym. I to już w 2026 roku. Problem w tym, że podatkiem mieliby zostać obarczeni również podatnicy CIT. Niestety wiceminister zdrowia, Wojciech Konieczny, nie wytłumaczył, jak opodatkowani byliby podatnicy CIT. Bo najpierw mówił o opodatkowaniu podatkiem zdrowotnym zysku, później stwierdził, że opodatkowany zostałby przychód podatnika CIT. Jaka jest różnica? Ogromna. Zysk, najprościej mówiąc, to różnica pomiędzy uzyskanym przychodem a poniesionymi kosztami. Dla przykładu, jeśli przedsiębiorstwo osiągnęło 100 tysięcy przychodu i wykazało 80 tysięcy kosztów, to zysk wynosi 20 tysięcy złotych. Posługując się nomenklaturą podatkową, mamy przychody, koszty uzyskania tych przychodów i dochód. Jeśli więc wiceminister miał na myśli dochód, a z tekstu, który widzicie na ekranie, można wywnioskować, że jednak o to chodziło, to problem jest mniejszy, bo 9% podatku zdrowotnego od podatnika CIT, które może nie mieć prawie wcale dochodu, nie będzie szczególnie dotkliwy. Jednak wbrew temu, co twierdzi wiceminister, to rozwiązanie znacząco uderzy w przedsiębiorców, zwłaszcza podatników CIT. Założenie, że służbę zdrowia utrzymuje się ze składek będących opłatami, nie podatkami, i w zamian za nie otrzymuje się usługę w postaci opieki medycznej, jest słuszne. Wprowadzenie podatku zdrowotnego w obecnym systemie doprowadzi do kolejnej fali upadłości. Nowy ład i obostrzenia covidowe, podwyżki cen energii, paliwa, wywołane polityką Unii Europejskiej oraz sankcjami na Rosję, doprowadziły do tego, że w 2023 roku odnotowano największą liczbę postępowań restrukturyzacyjnych i upadłości konsumenckich od 2018 roku. Spytacie pewnie, dlaczego więc liczba upadłości przedsiębiorstw zmalała? Przedsiębiorstwa coraz częściej wybierają postępowania restrukturyzacyjne zamiast upadłości. Zarządowi gwarantuje ono zwolnienie z odpowiedzialności za zobowiązania spółki w takim samym zakresie jak ogłoszenie upadłości, co nie zmienia jednak faktu, że każdy z trzech wymienionych procesów jest procesem wynikającym z niemożliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej lub braku wypłacalności osoby fizycznej. Warto więc zastanowić się, co się stanie, jeśli wiceminister nie miał na myśli dochodu, tylko przychód, jak faktycznie powiedział w trakcie wywiadu. Wówczas dla podatników CIT podatek zdrowotny spowoduje podwojenie potencjalnych zobowiązań podatkowych. Zastanówmy się, jak to wpłynie na rozwój przedsiębiorczości. Skoro już teraz coraz mniej opłacalne jest prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jedynym ratunkiem dla bezpieczeństwa przedsiębiorcy jest spółka z o.o. Jeśli więc taka ustawa zostałaby przegłosowana, możemy liczyć się ze spadkiem liczby otwieranych przedsiębiorstw, szczególnie przedsiębiorstw będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, czyli CIT. Czy ten scenariusz jest jednak prawdopodobny? To zależy. Jeśli rząd uzna, że chce iść na noże z przedsiębiorcami, jak najbardziej.
Jednak uważam, że w obecnej sytuacji politycznej jest to całkowicie nieopłacalne i skorzystałaby na tym rozwiązaniu jedynie lewica. Jako że jej poparcie oscyluje w granicach progu wyborczego, a rząd najprawdopodobniej nie będzie dokonywał żadnych gwałtownych zmian przed wyborami prezydenckimi, które zdecydują o dalszych losach koalicji, lewica nie będzie mogła liczyć na poparcie swojego projektu. Ten na szczęście jeszcze nawet nie powstał, więc może się okazać, że problem rozwiąże się sam. Jeśli jednak prezydent zostanie wyłoniony z ugrupowania sprzyjającego obecnej koalicji, nawet tak niebezpieczny politycznie projekt może zostać przegłosowany, doprowadzając do niekorzystnych zmian podatkowych.